Przede wszystkim można powiedzieć o tych Mistrzostwach Polski, że jest to finalny etap przygotowań do Mistrzostw Świata Juniorów, które będą w niedługim czasie odbywać się w Tampere. No i tutaj będziemy podejmować decyzję, kto pojedzie na tę imprezę. W związku z tym liczymy i faktycznie już jest ten bardzo wysoki poziom sportowy zawodników. Przede wszystkim można tutaj wymienić sprint krótki, na którym padły znakomite wyniki i po obejrzeniu tych zawodów możemy pokusić się o pierwsze prognozy, że ci sprinterzy realnie mogą walczyć o medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. No to jest najlepsza rekomendacja tych zawodów i warto przychodzić na takie zawody, bo w przyszłości możemy zobaczyć przyszłych naszych Usainów Boltów. Jest to znakomity obiekt, szczególnie dla zawodników kategorii młodzieżowych. Myślę, że jeżeli Włocławek będzie chciał na stałe wpisać się w kalendarz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ma ku temu wszelkie predyspozycje i jest to znakomity, można tylko pochwalić władzę za taki obiekt i tutaj trenerów, którzy mają pieczę nad tym obiektem, więc spokojnie można tutaj robić nawet i zawody rangi Mistrzostw Polski Seniorów. Ten egzamin myślę, że zdaliśmy na gdzieś ocenę w okolicach czwórki. Niestety przy okazji tak dużej imprezy okazało się, że kilka rzeczy należałoby zmienić, ale jest to związane z tym, że obiekt ten spełnia dwie funkcje, piłkarsko-lekkoatletyczną i to, co jest dobre dla piłkarzy, niekoniecznie jest dobre dla lekkoatletów, chociażby to, że są bardzo wysokie płoty ogradzające widownię od bieżni i w pewien sposób uniemożliwia to oglądanie zawodników na 7 i 8 torze. Czy infrastruktura piłkarska troszkę nam przeszkadza, ale w tej kategorii wiekowej myślimy, że dajemy sobie radę spokojnie. Poziom jest niezwykle wysoki, lekkoatletyka idzie cały czas w górę i ta kategoria również, szczególnie, że zawodniczki i zawodnicy muszą uzyskiwać minima na Mistrzostwa Świata do Tampere. Jest to dla nich tak naprawdę impreza bardzo istotna z tego powodu, żeby pokazać się na świecie. Startuje też tutaj kilkoro zawodników, którzy startowali w młodszych kategoriach z sukcesami, między innymi chociażby w ubiegłym roku w Nairobi. Przed chwilą biegała wicemistrzyni świata, co prawda na 100 metrów, biegała na 200, ale również uzyskała bardzo dobry rezultat. Dzisiaj również skoczkini w Zwyż z Płocka, która również była druga na Mistrzostwach Świata. Także poziom oceniam na bardzo, bardzo wysoki.